Witam Państwa serdecznie z drugiej konferencji Latającego Uniwersytetu Leszczynowego. Jesteśmy w zamku w Baranowie Sandomierskim, w komnacie marszałkowskiej, a naszym gościem jest ksiądz Krzysztof Irek, autor biografii biskupa Zygmunta Łozińskiego, postaci zupełnie niezwykłej, znanej czytelnikom polskiej literatury, choćby z powieści Floriana Czarneszewicza Nad Berezyńcy, postaci wielkiej, która być może niedługo będzie beatyfikowana. Skąd fascynacja księdzem biskupem Zygmuntem Łozińskim? Szczęść Boże. No, pierwsza sprawa to wydaje mi się w jakimś sensie, że tutaj palec Boży zadziałał, bo gdybyśmy się spotkali 2 lata temu na tej konferencji, absolutnie nic nie miałbym do powiedzenia na jego temat. Natomiast w międzyczasie udało mi się udać na pielgrzymkę do miejsca męczeńskiej śmierci w Janowie Poleskim, miejsca męczeńskiej śmierci świętego Andrzeja Boboli. I przy okazji, odwiedzając Polesie, trafiliśmy do Katedry Pińskiej, gdzie znajdują się szczątki doczesne biskupa Łozińskiego. Na pamiątkę tego wydarzenia, na pamiątkę pobytu w tamtym mieście wziąłem obrazek, z którym przyjechałem do Polski. Postać biskupa Łozińskiego w jakimś sensie mnie zainteresowała, a z biegiem czasu to zainteresowanie przerodziło się w fascynację. Zacząłem szukać po różnego rodzaju pamiętnikach z epoki informacji o nich. Dotarłem do źródeł, które po dzień dzisiejszy nie zostały opublikowane, jak chociażby maszynopis księdza Jana Wasilewskiego, spowiednika i kierownika duchowego, a także bliskiego przyjaciela biskupa Łozińskiego. No, która ta biografia otworzyła mnie na świat, jak to napisałem w podtytule książki, którego dzisiaj już nie ma. Czyli jest ksiądz autorem takim, można powiedzieć, serdecznym, to znaczy autorem, który pisze z serca i sercem się interesuje swoimi bohaterami. Tak to możemy, tak możemy określić. Mnie w postaci księdza biskupa Zygmunta Łozińskiego najbardziej interesuje ten moment, kiedy on posługiwał po tamtej stronie kordonu, prawda? I to, że jego postawa wobec pokoju ryskiego, a także wobec socjalizmu w Rzeczpospolitej II, no, była tak bardzo klarowna, nieprzejednana i jasna. To się w zasadzie nie zdarza. Czy nie uważa ksiądz, znaczy nie zdarzało, czy nie uważa ksiądz, że to jest właśnie przeszkoda, żeby popularyzować, propagować wiedzę o biskupie Łozińskim, no bo jest to człowiek, którego warto postawić obok największych w historii polskiego kościoła, prawda? Wprost przeciwnie. Świętej pamięci profesor Paweł Wieczorkiewicz mówił o tym, że historia Polski w XX wieku powinna być napisana od nowa. I myślę, że pisząc od nowa tę historię, koniecznie trzeba przywrócić do powszechnej pamięci Polaków osoby tak niezwykłe, jak chociażby Zygmunt Łoziński. Przy okazji minionej rocznicy, setnej rocznicy odzyskania niepodległości, przez wszystkie przypadki odmieniane były nazwiska Piłsudskiego, Dmowskiego, Paderewskiego, Korfantego, jak najbardziej słusznie. No ale w tej całej litanii niezwykłych postaci zabrakło niewątpliwie biskupa Łozińskiego, który będąc przekonany o tym, że odrodzona Rzeczpospolita rozciągać się będzie aż nad Berezynę, aż po tamte tereny zamieszkałe przecież w dużej ilości przez ludność mówiąca pięknym, śpiewnym polskim językiem, być może nieco anachronicznym, ale przecież polskim językiem, że ci ludzie też również staną się obywatelami, czy też poddanymi, bo ta wtedy kwestia była przecież jeszcze całkiem otwarta. Czy będzie król? Tak, czy będzie król? Przecież w sumie, patrząc tak od strony historycznej, wydaje mi się, że też takim nim jeszcze 11 listopada, to 7 października i Rada Regencyjna, prawda, że tutaj zamierzano przekazać władzę w Polsce królowi. Tak, biskup Łoziński fascynuje. To nie jest to postać, z całą pewnością można to powiedzieć, szablonowa. Ona wymyka się schematom. Była nie ponosi jego osoba ani obozowi sanacyjnemu, ani endecji. Nie można też powiedzieć, że jest to typowy przedstawiciel obozu konserwatystów, prawda? To jest postać nietypowa i tym bardziej jego życiorys jest ciekawy. No, można powiedzieć, że był biskup Zygmunt Łoziński przedstawicielem elit lokalnych, tak? Elit kresowych, tak?
I teraz ja zauważyłem taką dziwną prawidłowość, że my nie zwracamy uwagi na bohaterskich kapłanów doby odzyskania niepodległości, natomiast zwracamy uwagę na bohaterskich kapłanów doby okupacji i komunizmu. Tak? To jest zaskakujące, prawda? I dziwne moim zdaniem. No właśnie, a do takich kapłanów należy biskup Zygmunt Łosiński, ksiądz Marian Tokarzewski i jeszcze paru by się znalazło, prawda? Można by cały panteon stworzyć, ale oni są w jakiś sposób niewygodni. Nie uważa ksiądz? Te biografie są niewygodne, ponieważ stawiają pytania w takich kwestiach i w takich tematach, w których wydawałoby się odpowiedzi już zostały udzielone. Mhm. One każą nam jako Polakom przepracowywać pewne etapy naszej historii, które są dla nas trudne, a przecież odrobienie tych lekcji, jak chociażby temat traktatu ryskiego, jest przecież, czy przewrotu majowego, jest rzeczą konieczną, wydaje mi się, dla odzyskania tożsamości Polaka, który jest autentycznie wolny, mhm. który jest wolny chociażby w swoim myśleniu, w wypowiadaniu swoich sądów, nie jest ukierunkowany przez miniony system, czy powiedzmy jakieś szkoły historyczne, które nałożyły pewne klisze dla rozwiązań pewnych problemów historycznych. Potrzeba nowego otwarcia, nowego spojrzenia na historię nam najnowszą, nam najbliższą i świetnie naprawdę do tego nadaje się postać biskupa Łozińskiego. No właśnie, ponieważ myślę, że chodzi o jedną kliszę tak naprawdę, o tę kliszę, która nam każe wierzyć w to, że Polacy na północnym wschodzie dawnej Rzeczpospolitej byli najeźdźcami i ciemiężcami, tak? Bo to chodzi o to, że myśmy się stamtąd wycofali, albowiem taka była sprawiedliwość dziejowa i oddaliśmy tę władzę tak zwanemu ludowi, prawowitemu władcy tej ziemi. To są oczywiście fikcje. Dlatego, że władzę oddaliśmy gangsterom, bolszewikom, realizującym jakiś tam globalny plan. Natomiast ludzie, którzy się temu przeciwstawiali argumentami bardzo racjonalnymi, a do takich należał ksiądz biskup Zygmunt Łosiński, muszą iść w zapomnienie. No więc proszę Państwa, cóż ja mogę powiedzieć? No tyle, że powinniśmy się wszyscy starać, żeby taka postać jak ksiądz biskup Zygmunt Łosiński w zapomnienie nie poszła. Mówił ksiądz, że do beatyfikacji brakuje cudu. Do beatyfikacji brakuje już tylko cudu. Stąd też apel mój do Państwa. Jeśli Państwo mają w swoich rodzinach, pomiędzy swoimi bliskimi osoby chore terminalnie, osoby, na których lekarze postawili już krzyżyk, powiedzieli, że nic z tego nie będzie, proszę, powiedzcie im o biskupie Zygmuncie Łozińskim, powiedzcie im o tej historii człowieka, który bardzo dużo wycierpiał, to też o tym trzeba powiedzieć, nie tylko w godzinie swojej śmierci, ale również przez całe życie, jako taki pasterz niezrozumiany, pasterz, który przecież utracił większą część swojej diecezji, która znalazła się poza kordonem, pasterz dawał tego wyraz swojej twórczości pisarskiej, swojej twórczości też poetyckiej, pasterz, który utracił znaczną część swoich diecezjan. Powiedzcie osobom chorym o biskupie Łozińskim. Być może taki cud się zdarzy i będziemy mieli błogosławionego Polaka, tak? A nie jak Edward Wojniłowicz, który zostanie błogosławionym Białorusinem. Proszę Państwa, niezwykła postać, niezwykła książka. Zachęcam szczerze do lektury. Ksiądz Krzysztof Firek, biografia księdza biskupa Zygmunta Łozińskiego, dostępna w naszej księgarni, wydana przez wydawnictwo i drukarnię diecezjalną w Sandomierzu. Bardzo Państwu dziękuję. Szczęść Boże, dziękuję bardzo. Szczęść Boże.